Witam was serdecznie, Plematek z Wincikiem, z układem rozwitowych wyzwań. Dzisiaj jest zwanko od Sergeja i zagramy sobie pod pana Ivo z Belhaven. Tak jak naszego wspaniałego Wiedźmina. Wzmocnij tę kartę o 0, zwiększ tę wartość za każdą kartę zagraną przez ciebie w tej rundzie. Powiem wam tak, jest to debiut tej karty na moim kanale. Wiem, że powstało już wiele różnych deków z tą właśnie kartą. Niektóre są dość jeszcze często abuzowane, gdzieś tam spotyka się jakieś zniewolenia, tylko właśnie bez Stefana, albo nawet ze Stefanem i właśnie też z panem Ivo, z Kelvatem i tak dalej, aczkolwiek też bez Kelvata, bo tam grają ludzie dużą ilość dywizji Magnet, tak? Po prostu kopiując ją sobie cały czas nadzorcami niewolników, Rosartoriusem i tak dalej. Akurat tutaj ten segment jakby w tym deku też sobie zachowałem, jednak stwierdziłem, że te wersje z Artauden, Stefanem są już na tyle obyte, że zrobię coś innego. Dlatego, przepraszam, dlatego gramy tutaj, moi drodzy, złotego Neckera. Złotego Neckera, ale tak bez Tier, bo stwierdziłem, że ta wytrzymałość, 8 punktów, spoko, ale jak to przeciwnik potem nam usunie, to mamy taką pustą 8-punktową kartę na naszym stole, dlatego stwierdziłem, że niech będę tutaj grał faktycznie Cyrilki. Zdecydowałem, że zagramy sobie trochę właśnie więcej kart taktyk, bo jak widzicie, mamy tutaj idealnie liczbę jednostek 13, tak? Więc minimalna ilość zachowana. Reszta kart to po prostu są jakieś tam właśnie taktyki i jakieś artefakty. No bo tutaj mamy szansę grać tego złotego Neckera dwa razy. W ten sposób po prostu tego Neckera sobie asyrką z powrotem właśnie naszej talii. Pierwotnie ten deck testowałem, tutaj jeszcze grałem jeden artefakt. Chyba zamiast fiolki po prostu pozmieniałem tutaj coś z werburkami i tak dalej. I grałem tutaj księgę, tak? Księgę wiedzy tajemnej. Żeby właśnie później ewentualnie w tej samej rundzie mieć jeszcze opcję na zagranie tego Neckera i robić fajne punkty z Ivo. I jednak stwierdziłem później, pograłem z tym deczkiem troszkę, że to jest zbyt YOLO zagranie. Dlaczego? No bo wtedy wer 1, wer 2 niekoniecznie robimy jakieś punkty, tak? Skupiając się właśnie na tym, żeby potem Ivo miał więcej punktów, no to wiadomo, fajnie została nam jeszcze dywizja, jakiś nadzorca i wtedy dusza R3, no nie? A tak, nawet ten jeden Necker spokojnie tutaj zagrywam od razu te trzy karty, więc też mam od razu już 4 punkty na tym Ivo, to nie jest dużo, wiadomo, ale później też może zagrać sobie tutaj jeszcze z Gotrund jakąś kartę, tutaj celujemy oczywiście Mentora Szkoły Żmii, nawet bez adrenaliny, zobaczycie tutaj widzowie na tym odcinku, taki mały spoiler, że to naprawdę będzie fajnie o sobie oddawało, jakiś Artorius zostaje nam jeszcze, jakieś koniki i tak dalej, to wtedy tak i tak jesteśmy w stanie zrobić takie koło 15 punktów, nawet takiej trochę krótszej R3 na tym panie Ivo i to no nie są małe punkty, naprawdę nie są małe punkty. Najwięcej tutaj Ivo grając z tym archetypem chyba na R3 wszedł mi za około 20 punktów, tak? Plus minus 20 punktów, znaczy bardziej plus 20 punktów, no nieważne. W każdym bądź razie, wiecie o co chodzi. Więc no uważam, że 20 punktów za 9 punktów w rebunku to kurde. Ignatius na syndykacie robi 18 i też jest mega fajnie często grywalny, więc Ivo za 20 też uważam, że spoko, tak? Jak mówię, da się zrobić z niego więcej. Ale okej. Okay. Wilga jest jakiś removal, koniki właśnie podciążanie, też fajne jakieś dobieranie karty, no i też fajny removal albo fajny boost na naszej jednostkę, no nie? Kudegras, spoko, możemy to ewentualnie właśnie wcześniej rozstać z grubą Helgę, tudzież Skorpionka i możemy też tam wrogiem indowskiej popingować na tyle fajnie, że właśnie ten to Kudegras nie powinno być dla nas jakimś problemem, żeby po prostu sobie zagrać jakąś nawet solidnego golda u przeciwnika, no nie? Teraz tak, dywizja, podciążanie, również właśnie granie kart taktyk, fajnie to jak zostanie nam ewentualnie do R3, przepraszam, ze wzrostu niewolników, wtedy fajne punkty to będzie sobie generowało, aczkolwiek też oczywiście jest szansa, że wydropimy z Artoriusa, tudzież właśnie wspomnianego wcześniej nadzorcę niewolników, dywizję Magne albo sierżanta Nausicaa. Tylko teraz tak, mamy tylko 4 brązy tutaj w talii. Więc przykładowo niekiedy zdarza mi się coś takiego, 5 brązów, sorry, bo gramy Ognisę Skorpion, więc czasami zdarza mi się coś takiego ewentualnie, że i gram Arturysa sobie w R1, celując oczywiście dywizję Magne, no to mam do wyboru sierżanta, nadzorcę i Skorpion, więc to nie są jakieś wybitne karty dla nas. Nawet to blokowanie już byłoby dla nas ciekawszą opcją, żeby właśnie jakąś jednostkę wrogą sobie zablokować. Więc też od ewentualnego Arturysa nie do końca polecałbym zaczynać, tak? Bo nie trafimy tej karty, to wtedy trochę overprofit zagranie mamy z tego naszego pana Arturysa. Teraz tak, Cyrilka, no też fajnie powinna dać, mamy dwa razy Buchurt, więc spokojnie Cyrilka powinna do nas zawsze sobie wracać i też powinno być G. Jakieś poselstwa, jakieś ostatnie przygotowania, fiolka oraz właśnie Gotrun, to są dwa artefakty, żeby ten Necker nigdy nie był pusty. Kart specjalnie mamy tutaj od groma widza, więc też spokojnie musimy się bać o Neckera. I teraz tak, Veryden, Neckera, mamy koniki, spoko, można go grać.
Nawet bez koników też można go ewentualnie zagrywać, tylko problem jest taki, że jak nie mamy Ivo, nie? Jak nie mamy Ivo na łapie, to wtedy staram się tego Nekera nawet nie grać. Dostać po prostu sobie właśnie do R3. A ewentualnie jak mamy Asirka, to wtedy zawsze można stosować sobie do, z powrotem do naszej ręki, nie wiem, test lojalności na przykład, może Artoriusa, żeby potem też fajniejsze punkty jeszcze robić właśnie pod naszego Ivo wspomnianego. No nie wiem, tutaj dużo jest opcji grając z tym deckiem. Jak wygrywamy sobie R1, to oczywiście później fajnie to sobie działa, bo mamy pewność, że Ivo jak wejdzie nam na lasy i za te 20 punktów przykładowo, to, że ta karta po prostu nam przeżyje i te punkty będą jakby pewne. Dobra, widzowie, troszkę się rozgadałem, także oczywiście zostawcie tu łapkę w górę, zostawcie suba na tym kanale, którego jeszcze nie zrobiliście. Sprawdźcie linki w opisie. Zapraszam do dołączenia do holdu Firopirackiej załogi, a my widzimy się w pierwszym pojedynku. Szturmik. Koniec gadania. Szturmik, widzowie. Fiolkę mógł to ewentualnie sobie zagrać. Na do nim bym mu zaczął potem pod grubą Helgę. Kartaktyk troszkę mamy. Koniki ewentualnie mogę też to sobie zagrywać, więc też spoko. Dobra, może troszkę za dużo tego. Okej, okay, Skorpion już się pojawił w ogóle. Skorpion dodatkowo mogę Nekera grać. Ale Ivo nie mam, nie? No Nekera dobiorę na pewno i nie wiem co tu potem mam wyautować. Dobra, to wiem, że co wyautujemy. To już wszystko wiemy, widzowie, wszystko już wiemy. Dobra, zaczniemy sobie od Skorpiona. Zobaczymy, czy ma go usunąć. Dawaj mi tego Nekera. I oddajemy to. To sobie oddamy, bo tutaj no jakiś artefakt po prostu potem muszę mieć w dali, no nie? Więc niech tak będzie. Kryjówka, poławiacz. Okej. Dobra, na razie bez żadnego removala. Ciekawe. Więc ja też troszkę spokojniej na razie sobie to zagram, bo i tak nie mam na razie żadnego sensownego tiku pod obrażenie jakiekolwiek, no nie? Przemytnik Demon, no trochę lepiej, ale i tak dalej nie mam żadnego krętu na przykład, no nie? Więc tak, na razie gramy Helgę. No i Helgę będę chciał wzmocnić tutaj tym, bo na niej, na tej karcie zależy po prostu nam bardziej, widzowie, no nie? Nie oszukujmy się. Na tej karcie po prostu zależy mi znacznie, znacznie bardziej. No chyba, że chłop w tym momencie gra jakiś hard removal, typu Sirocco na przykład. No to wtedy byłoby mega dla mnie niekomfortowo. Wtedy byłoby mega, mega niekomfortowo, gdyby tu chłop grał jakimś cudem Sirocco w tym deku przykładowo. A, albo Hjalmara. Albo Hjalmara. Nie, okej, okay, bo Kanykos aż poleciał, spoko. Czy spoko i niespoko zarazem, tak? Ale okej. Okay. Wiecie co? Zrobimy sobie teraz tak, takiego myka, że zagramy sobie... No muszę tak zagrać. Cyk. Nagramy sobie... Nie tak. Nagramy sobie cyk. Cyk. I dajmy sobie... Cyk. I cyk, może trafimy. Zajebiście. Skillowa ta Helga. Tutaj nam to wszystko ładnie powychodziło póki co. Okej, grany abordaż. Drugiego? Nie. Pirata zagrał, okej. Muszę tutaj pozbyć się tego okrętu też, nie? Jak najszybciej się tego okrętu tutaj będę musiał się gościowi pozbyć. To teraz tak. Nie, na razie jeszcze grałem poselstwo sobie, czemu by nie. Lipa totalna. Czy ja mam 3 obite jednostki? Na razie nie mam, ale jak potem będę miał, to mi to kurde gościu zbije. Jest ta karta taka trochę ryzykowna, Imo. No ale dobra, no kij, walić to, gramy to. A, ona rządzy krwi 1, myślę, że na rządzy krwi 2. Dobra, to jestem głupi po prostu, widzowie. Po prostu jestem głupi, nie zważyłem tego. Albo inaczej, zapomniałem o takich rzeczach.
Nie, dobra, teraz go spokojnie jestem w stanie przebijać, jak go się to spasuje. A jak nie, no to lecimy jeszcze z konikami w tym momencie. Trochę później będzie biedniejszy ten Ivo, ale dobra, może nie aż tak biedniejszy. Jak podobieramy, to nie aż tak. To jak podobieramy, no nie, oczywiście jak podobieramy, to aż tak biedny ten Ivo nie będzie. Dobra. Dobra. No to gramy sobie na razie koniki. Lećmy z konikami. Aj, słaba karta. Totalnie słaba karta. Dobra, tutaj mogę po prostu uderzyć za maksimum, czyli tu za 6 punktów. Tak zrobimy. Dobra, cyk. Niech będzie. Niech będzie coś takiego. Później na kracha mam... Okej, dobra. No i gitara. Wyjaś mi to numer 1. Super. Super. No teraz tak, no oczywiście z sierżantem Zika tego nie będę grał dalej, będę musiał tą rundę gościowi tutaj oddać. Trochę nie jest mi to na rękę, no ale okej, zrobimy to tak. Ale tak to sobie zrobimy wszystko. Cyk, cyk, Asira jeszcze. Asira teraz już mi niekoniecznie jest potrzebna, tak? Gdybym miał Iwa w wcześniejszej rundzie na ręce, to tego Nekera być może zrobimy troszkę wcześniej. A tak Asira teraz do nas zostanie kasowana przeze mnie, nie? Albo nie, w ogóle ja mu przebytnika jednego schowam. Tak, schowam mu jednego przebytnika, wtedy będzie miał gorszego Edkela, ewentualnie by tutaj grał ofiarę dla Frey, no nie? No, imo to jest w miarę okej pomysł. Tylko, że... Chyba jeszcze abordaż potem ma i tak dalej, nie wiem w sumie, czy to ma jednak sens. Zobaczymy, widzowie. Pomyślimy na tym. Daj tego Ivo, proszę cię. Dobrze, bardzo dobrze. Jest pan Ivo. Jednak ją schowam. Ale ani Cyrilki, ani z tych rzeczy nie dostanę, tak? Ojeju. Ojeju. To były trzy karty, które... Były dla mnie mega ważne, ale mam nadzieję, że dostanę jedną z tych kart. Tak, Asirkę tasowałem, więc no powinien dostać jedną z tych trzech kart chociaż do ręki. Co i tak mi się wydaje. No i zajebiście, że to jest krachu. Ja go sobie od razu bloknę, na razie. Na razie po prostu go od razu sobie blokniemy. Albo czemu by nie. Na razie polecimy tutaj z bloczkiem w tego kraszka. Ja mam jakieś oczyszczenie. A grał chyba Pelara, jak się nie mylę. Chociaż w sumie nie zawsze grałem to Pelara. Nie, raczej nie grałem go w ogóle. Dobra, flota upierzców. I tutaj co poleci? Drakarek. Super. Super, to ten Drakarek sobie bloknę. Liderem. Tak, blokniemy go liderem. A może tak zagrać, dobra. Blokniemy go sobie liderem. Dogramy sobie teraz, słuchajcie, jeden buchurcik. Jeden buchurcik sobie dogramy. Sobie mi to trochę dłużej wytrzymało. A teraz dogramy sobie Nekera już, nie? W tym momencie polecimy sobie już ze złotym Nekerkiem. Ewentualnie od biedy, jak nie dostanę tej dywizji, to zawsze mogę grać nadzorcę w dywizję jeszcze, tak? Gdzie będę jeszcze miał jedno blokowanie. Czy tam w dywizję, no bardziej w konnicę. Okej, dzika więź. On nie grał żadnej ofiary dla Frey, więc nie wiem, czy to jednak jest doktor Edkel tak do końca, nie? Może to po prostu jest grany scenariusz. Kto go tam wie? I w tym momencie zobaczę, że ja nie gram Sirocco z tej strony, zagram tak szybko tego Nekera. Ale trochę brakuje mi alternatyw, tak? Potrzebuję jednej z tych kart tutaj dostać. Żeby trochę wrobić lepsze punkty właśnie później na Ivo, który dopiero ma 2 punkty w ogóle. Więc no troszkę totalny mech. Więc lecimy sobie z tym. Nie, no kurwa, serio, Asirę dostaje. Naprawdę dostaje tą Asirę. Jasny gwint. Nie, no widzowie, ale że aż tak. Ja cię kręcę. Jo, cię kręca. Dobra, zauważmy, czy on podobierał, czy nie.
Albo robi podobne punkty. Dobra, dawaj tego mentora i tyle. Dobyliśmy do wybrzeża, bezpieczny do O! Dej, dobra. Spoko, to do czegoś dobrego tam chłop nie dobrał, nie? Czegoś tam chłop nie podobierał. Nie. Ojej, no dobra, no Iwo ma 8, ale to nie będę robił. Chociaż dobra, z sierżantem jeszcze jakieś punkty robię. A, ładnie zagrał. Całkiem sprytnie to zagrał, chłop, ładnie to wymodził. Nie wiem, czy to gra jeszcze jeden abordaż, czy nie. Może grać jeszcze jeden abordaż, prawda? Może grać. No to teraz niech dobierze to w takim bądź razie. I będzie git. Mamy co tu możemy ciekawego sobie zagrać? Na razie gramy po prostu Buchurt może? Albo jeszcze nie? Może na razie niekoniecznie z tym Buchurtem muszę lecieć? Ja cię kręcę. Dobra, wiecie co, zagramy sobie to tak. O, terror, powiadasz. Super terror Wielkiego Morza. Pingnę w kracha, bo i tak ewentualnie Wilgę mam w siódemkę, tak? Więc tu siódemka, tam siódemka, więc to nie robi mi żadnej różnicy. Ale Iwo trochę słaby będzie, jednak. No właśnie, mogę ten statek, kurde, syrokować trochę wcześniej, znaczy syrokować, Wilgę forcować, nie? Ale ty tak zagrał go z ręki w sumie, nie? Tak, to zagrywa, dobiera i... Tak. No to on w tym momencie dobrał sobie te, nie? To git. Jak dobrał to, to git. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie tak. I wzmocnię to blokowanie, bo no nigdy nie wiadomo, czy to blokowanie jednak mi się potem gdzieś nie przyda. No i kurde, nie trafiłem. Ja liczyłem to, że tutaj pingnę przemytnika, dlatego czekałem właśnie tutaj z tym na coup de grâce jeszcze. A teraz będę miał gorsze coup de grâce, bo mam skejgiskiego marudara, który ma jeden punkt siły. Więc trochę za bardzo YOLO tutaj zagrałem. No ale okej. Trochę za bardzo YOLO. A teraz palę mu ten statek cholerny. Justyna. No ładnie popingowane. Mylisz niebo z gwiazdami od Wyskakuj ze wszystkiego! Serio? Pirat też jest strasznie mocna karta dla niego. Pirat to też strasznie dla niego mocna karta. Ojej, nie poddam się to ani trochę widzowie, nie? No i tu ma drugi statek. I tu ma chłop drugi stateczek. Teraz pytanie, czy ma Hjalmara, który mi to niszczy? Nie, bo może tam grasz tego Hjalmara jeszcze. Ale to bardziej pachnie jakimś kompasem, że to po prostu deck pod kompas, nie? Tylko przez to, że go tutaj troszkę zaspamowałem, to... O właśnie, muzykanci, zajebista karta by, no. Mega dobra karcioszka, wleciała na rejony. Do roboty! Iwo ma 17 w tym momencie, będzie miał 18-19 Iwo. 19 punktów na Iwo to nie jest jakaś tragedia wielka, nie? Nie jest jakaś wielka tragedia, no umówmy się. Wiadomo, że to fajnie działa to tak z dywizją, że dywizja jeszcze dobiera nam kartę. Ale spoko. Może tak być. Czy on ma jakąś kartę, która jest dość mocna za 3 punkty siły? No, nie wydaje mi się. Bo Bokany Korsarz, gdyby go grał, to on i tak ma, kurde, ten pancerz jeszcze, nie? Wtedy jeszcze chłop ma ten pancerz nieszczęsny. Biornik jeszcze leci. Ujce, nie ma go na żadnej zmarł. Szkoda, że ten biornik też się tutaj nie obił jakoś sensowniej. W sumie poczekajcie, bo to robi mi 4 punkty w tym momencie i tak samo robi mi płotka. No, płotka, czekajcie, nie, znaczy to robi mi teraz tak. 1, 4, 3 to robi 7, 8 punktów to robi. 8 tu robi, nie, bo jeden niszczę, 7 zagrywam tak jakby. No chyba, że trafię w pancerz. No dobra, YOLO. Trafię w pancerz czy nie trafię w pancerz? Wszystko w pancerz, zajebiście.
Zajebiście, wszystko w pana też poszło. No i tutaj jakąś słabą kartę chłop musi grać, nie? Tu na pewno jest grany kompas jeszcze. Wiedziałem, że to jest grany kompas. I z kompasu co on tu może zagrać? Na pewno może zagrać przemytnika Dimun, to jest 10 punktów. A 10 punktów to mu robi, nie? 53, Aero 52. No, to przegraliśmy ten meczek. Przegraliśmy ten meczek, choć nie o dużą ilość punktów. No. No tak, 10 punktów tutaj robi. O jeden punkt przegram, nie? W ogóle. A nie, o remis jest, kurwa. A, o, sorry. No tak, nie względziłem tego, że przecież IFA zaczyna z jednym punktem, będzie miał 20, a nie 19. No tak, no tak, 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 tak. My bad. No to remisik, widzowie. Remisik na szturm. No ale gdybyśmy go nie zaspamowali, to gościu, w ogóle fajny bilans, nie? To w ogóle wtedy gościu, kurwa, ten... by to wygrywał, bo zarabiał kompas sobie i zarabiał jakąś mocną kartę, no nie? Ale no cóż, jest jak jest, także widzimy się w takim razie w kolejnym meczu. Tu elfy. Elfy, elfiki. Wyczuwam kłopoty. No dobra, no dobra. Jak elfy, to elfy. Zaczniemy sobie od skorpionu, później dogramy fiolkę, fiolka poleci tu, to na razie bym schował, blok może być. Koniki znowu, znowu brakuje nam Iwo, nie? Znowu brakuje nam Iwo z takich ciekawszych kart. Kart, taktyk, no nie mogę ich chować. O, dobra, trochę lepiej, ale tak tylko dwie karty taktyki mamy. Czy ten blok mi się tu przyda? Może nie, okej. Okay. Dobra, trochę lepiej. Jedynie, że za bardzo nie mam co schować do talii, nie? Za bardzo nie mam co schować do talii, dlatego z tym jeszcze bym poczekał trochę. Nie będę tego na razie klikał, aż tak bardzo też mi się z tym jakby widzowie nie śpieszy w tym momencie. Bo też no, nie wiem, gdzie mam Cirkę, nie wiem, gdzie mam Iwo jeszcze, no nie? Okej, okay, tak żeś to zagrał. Pan wybaczy, z pewnością ta słynna elfia nie zdarza. Tak żeś to Tobyniu wymodził, powiadasz, ta? No ciekawie. Całkiem ciekawie. To wiecie co, ja to polecę sobie z mocy jednak to. Troszkę ryzykuję, ale mam nadzieję, że jak ta Helga ustoi chociaż jedną turę, dlatego potem zagram sobie Buchurt w Helgę, no nie? Temu tak to zagramy sobie. Okej, okay. Od razu to poleciało. Gramy Helgę. Gramy panią Helgunię. Stoją tak, trzy karty taktyki, nie? Trzy karty taktyki w tym momencie na łapie. Spodziewam się takie zagrania. Dlatego w tym momencie, tak jak mówię, gramy Buchurt. No kurwa, nie wierzę w to. Kurde, Felek, sorry widzowie, ale no tego się nie spodziewałem już na przykład, no nie? Takiej odpowiedzi tutaj od oponenta. Olera. No nie fajnie, no nie fajnie. Będzie wasz mość zadowolony. No dobra, w takim razie gramy z tym skorpion. Kolejny. Już ten skorpion mi nie jest w stanie przeżyć, niestety. Ten skorpion tak czy siak mi nie będzie w stanie tutaj przeżyć. Kurde. Angus, no i teraz zagra sobie to i pingnie mi ten skorpion, nie? Mądrze. Ty, czekaj, co? Okej, jednak nie mądrze. Jednak nie za mądrze to gościu zagrał. Ale okej. Dobra, ja teraz lecę oczywiście z jednorożcem. Albo nie, w sumie czekajcie, bo potem będzie Ravana Dayna, nie? Kurde, tak średnio płacę mi się to grać. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Albo dobra, potem mam Wilge Forza jeszcze ewentualnie. Dobra, to gramy to jednak, dobra, zagrajmy to. Zagrajmy to w takim bądź razie. Albo jeszcze nie? Albo jeszcze nie. Albo na razie jeszcze nie. Na razie zróbmy to tak jeszcze. Okej, okay, no to na pewno trafia pancerz. Spoko.
Okej, okay, no sprytne zagranie. Okej, okay, dobrałem Ivo. Dobrałem pana Ivo w tym momencie. Niestety Wilgefortza nie mogę schować, dlatego schowamy to. Jakby no nie mam innego wyboru. Myślałem, że dobiorę coś gorszego, a jednak dobrałem coś lepszego. No ale trudno, bywa i tak. No i to jest nasz pas w tym momencie. Liczę, że oponent też to spasuje w tym momencie. Gitara. Gitara siema. Gitara siema. I teraz pytanie, czy ja chcę w ogóle tego Van Dayna blokować? No bo okej, okay, robię zajebiste punkty z zaczepkami, tylko że on wtedy bardzo szybko się zaspamuje tymi zaczepkami. Więc to jest dobre i niedobre dla oponenta, tak? Dobra. Buchurt grałem Buchurt, to zostawiamy sobie wszystko. Mam nadzieję, że jakąś taktykę dobierzemy. Wydaje mi się, że raczej powinniśmy ją dobrać. No i to oczywiście pasik leci. Oczywiście leci pasik, bo Ivo na takiej rundzie bez taktyk jeszcze mamy dywizję Magne. I sierżant nawiska, który nie działa, no punktów nam nie będzie generował, no nie oszukujmy się. Okej, okay, dębo stworki powiadasz, no nie, jest to jakieś połączenie ewentualnie pod kudę gras, no ale okej, okay, na razie tak go nawet na ręce nie mam, więc też nie ma to się za bardzo nim, jakby zbytnio przejmować, tak? Okej, okay. No to muszę tasować, Buchur, no niech zostanie. Aja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 j
Dobra. No nie, zaczniemy chyba od Nausicaa w takim bądź razie. Tia, zaczniemy sobie od pana sierżanta. Zacznijmy od pana sierżanta i teraz bym polecił z tym Neckerem w tym momencie już. I teraz panem Neckerem mógłbym w tym momencie sobie śmiało lecieć. O, tu gra pułapki! Jebaniutki za przeproszeniem, no. Albo skubaniutki bardziej. Pułapeczki se chłop gra. Pewnie ma jakieś oczyszczenie w to. A nie, czekajcie, potem zara to z zapasów, nie? Bo to jest elf. A nie, agenta, bandyta i żołnierza. Dobra, ty to nie zagra. Ale oczyszczenie może grać. Dobra, dawaj to. Dawaj to od razu. I lećmy z tym Neckerem. Średni pomysł to był, co? Średni pomysł. Chociaż w sumie to też zadziałało mi w ten sposób, ty, to nawet spoko wyszło. Dobra, gitara, jestem mentor. Na co komu adrenalina 1, czy tam 2, adrenalina 2? Po co to komu potrzebne, widzowie? Jak on takie punkty generuje? Kurwa, twarz. Morywa mać. Ładnie, ładnie weszło, ładnie weszło. Dobra, to teraz tak, chcecie tego gościa mogę tasować tak, żeby cię trochę to zabolało. Weźmy to. Weźmy to, dograjmy sobie Cyrilkę. Wszyscy poświęcamy się na cesarstwo. Dograjmy sobie panią Cyrilkę, tu już mamy dyszkę. I w tym momencie w ogóle... No ta, no to nie wpadłem. Bo pewnie zdarza pułapka zagrana, ja i tak te punkty stracę, nie? Tak swoją drogą tak je stracę. Tak czy siak je stracę te punkty. Morywa mać. No nie fajnie to wyszło. Nie fajnie ta Cyrilka tu nam wyszła, widzowie. Kurwa mać. Jak chciałem wzmocnić to i zmisowałem, wzmocniłem sierżanta Nausicaa, no nie? Ja bieg co, nie pytajcie. Ja chciałem dywizję wzmocnić. To zajebiście, zamiast dać mu 17 punktów, dałem mu 18 punktów, nie? Super zagranie, super zagranie, no. Zajebiste wręcz zagranie, wiem. Co za błahe zadanie. Jakby kto pytał, to tak, wiem, mega dobre zagranie, widzowie. Ta Cyrilka przecież w ogóle nawet nie wróci. Bo zostało mu 4 tury, więc będzie miała 7 na łasce. Wystarczy się, jak ona tutaj nie będzie w stanie mu wrócić. Więc też spoko. Wygramy! Czuję to! 14.
No dobra, tutaj dębostworki gramy w tym momencie. Teraz tak. Na tył, na bliskie starcie też krwawienie. To na bliskie starcie zagramy. Git? Vernosiel, okej. Okay. Będzie płynna podwójna patrójna Vernosiel nie ugrana. Na to nie wiem jak odpowiedzieć. On też tam robi jeszcze w chuj punktów, sorry. Żadnego elfa. Antelianin jest beznadziejny. Beznadziejny jest ten Telianin. Osiem punktów, później jeszcze plan B. Dobra, w sumie chuj. On daje potem plan B mi jeszcze, nie? To jest głupie co robi, ale trudno. Ale robię to jedynie i wyłącznie tylko po to, żeby Ivo trochę lepsze punkty mi generował, tak? Ale tak czy siak, no zdaję sobie sprawę z tego, że to jest po prostu głupie zagranie. Proszę mi wybaczyć. Zamyśliłem się. Za stokrotkę z... No i dobra, pytanie ta Vernosiel jest w stanie zrobić punkty, tam jeszcze pewnie jest Insengrim, nie? Grany. A, Neofita tam był grany. Okej. Okay. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. No i pytanie, ile ta Vernosiel robi punktów? Tylko Telianin, proszę, weź, nie zgin, dobra? Wow, nie zginął. Wystarcza mi to punktowo, czy mi to punktowo jednak nie wystarcza? Wystarcza, patrzcie to. Yeah. Tak jest. Podwójna Vernosiel, jakieś pułapki. Hop, z czym do ludzi? Hopok, hopok, z czym do ludzi? Nie słynę z cierpliwości. Cesarska formacyjka. Ivo na łapie. Ewentualnie mógłbym tutaj grać... O, tym bardziej mógłbym grać tutaj Indokera, ale niestety oczywiście go... Póki co na łapie nie widać. Dobra, mogę jeszcze dwa razy Nekera. Potencjalnie, to jednak schowajmy sobie to, żeby tej czegoś nie poknocić, tak? Taka sobie ta ręka. W sensie nic tej dobrego na ręce póki co nie mam. Póki co nic dobrego na ręce nie mamy, widzowie. Lecimy z tym Skorpionem. Boję się, że gość tutaj po prostu będzie grał turniej rycerski, no bo to wiecie, no jakieś taktyki zawsze tutaj grają na tych Nilfgaardach, nie? Albo nędek jakiś, nie wiem, skorpionobójstwo. Więc to raczej mi długo nie będzie w stanie ustać. Kawaleria jednak zagrana. Dobra, jednak hop kawalerię sobie zagra, opowiadasz. Będzie wasz mość zadowolony. Ej, trochę lepiej. Wszystko w jedną kartę poszło. Znaczy, no wiedziałem, że tak pójdzie. Ale no spoko, jak zagra Vilgefortza w tej rundzie. Nie będzie jakaś ta wielka strata, by the way. Dobra, jednak jest to gigantyczna strata, żartowałem. Żartowałem, widzowie, jednak jest to gigantyczna strata. Tutaj po prostu biorę dekret, żeby coś potem podobierać lepszego. No i Asira jeszcze leci na pewno. Na pewno jeszcze Asira poleci tutaj. Bez dwóch zdań. Ale pachnie mi tutaj pasem, kurde, Felek. Nie chcę tego robić.
Ale pachnie mi tu pasem. No nie oszukujmy się. Zrobię co każesz. Pachnie mnie tu pasem. Tam też pancerz dostał. Pas, 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 pas. Lecę z pasem, nie ma co. Trzeba ci wiedzieć, że nie ma co. Mnie sama Clara Larissa de Vinci. No i będą problemy w tym momencie, nie? Będą problemy w tym momencie, widzowie. W sensie, jak będzie mnie blidował, no to okej, okay, no ewentualnie tego Ivo będę tu musiał zagrywać. 11 punktów, nie? Dużo tu zrobiłem. A teraz trochę będę miał problemy, jeśli chodzi o pewne karty. Doborem akurat może niekoniecznie, ale potem... Potem może być różnie. Po prostu później może być... Kurde felek różnie. Okej. Dobrałem jeszcze to. Może tak być, bo ja bym tutaj chciał grać faktycznie w tym momencie tego Ivo, to ewentualnie zagram sobie dywizję, nie? Ewentualnie. Widzę to, że gościu żaden czwórek tutaj nie gra, ale jak gra, no to mnie strollował trochę, nie? Ale okej. Okay. No ale okej. Okay. Gram to tak, liczę na to, że mi to spasuje w tym momencie. Więc rzucam no dość mocną kartę, tak? Rzucam prawdę dość mocną kartę. Stanowiska. Pewnie blokowanie jakieś ma. W tym momencie na pewno chłop dobierze portal. Ma blokowanie, ma kusznika, okej, okay, spoko. Oj, nie fajnie, no nie fajnie. No nie fajnie. No nie fajnie. Musiałbym wcześniej grać Hero Nexa, a to musimy grać w boost. Hero Nexa, to grać w boost. Wtedy to też mi może zboostować z drugiej strony. Nekera dalej nie dostaje, nie? Dalej jestem bez Nekera. No leci portal. Ciekawe, czy on zadziała, nie? Kurwa, zadziałał jeszcze. Miał jeszcze jedną czwórkę. No to było po prostu... RNG. Po prostu. Mógł tam coś mieć fajnego, ale mógł też nie mieć nic. Dobra, chłopie, pasuj, dobra? Nie pasuje. No nie pasuje mi tego, chłop. Igni jeszcze mu nie siada, tak? Musi mieć 25 punktów, więc teraz przydał się jakaś karty już na tył w ogóle. Oho. Taki jesteś, powiadasz, tak? Taki jesteś. Ewentualnie oddaję Wilgę, albo nawet taktykę. Ale chyba bardziej Wilgę, nie no, Wilgę chyba bardziej. Wow. Wow, 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 stary. A żeś zagrał teraz pięknie tej dla mnie. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi na. Mam teraz przebicie, no jak to spasuje, to jeszcze coś tam robię tych punktów później. Oho. To teraz tak średnio zrobię też punktów później. Będąc szczerym. Jedenaście, no chyba, że oddam tego Ivo tutaj. Mieliż coś, czy nie mieliż nic? Nie mieliż nic.
Pomyślmy, ile jestem w stanie później zrobić realnie punktów tutaj. Nie za dużo, ale dobra, oddaję to. Ruszać się! Alba! Oddaję jednak to, w takim bądź razie. Trzynaście punktów w tym momencie robił mi Iwo. Teraz będzie trochę mniej, no ale mam nadzieję, że tego Nekera chociaż dostanę. Proszę, chodź panie Neker, proszę, proszę, Nekerek. Nie bądź taki Nekerek. No nie, no nie, 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 god fucking damn it, no. Really? Really the fuck? I co ja mam to kurwa zagrać teraz? Muszę grać Cyrilkę. Dobro cesarstwa jest najważniejsze. Muszę grać Cyrilkę, no zagram poselstwo ten Cyrilę. Oho, władca lalek powiadasz. Nie będzie władca lalek, no dobra. Kudę gra sobie cykniemy. Cykniemy sobie proste widzowie kudę gra. O, nawet Wartoriusa mogę, ty! Czekaj, czekaj, to jeszcze nie jest powiedziane, że to przegram. Dobra, już tak, już tak. Teraz już powiedziane, bo no gościu tutaj przewidział sytuację. Gościu przewidział sytuację. Ale to i tak mogę zrobić sobie cyk. Cyk, cyk. Teraz mogę zagrać sobie cyk. Tutaj daje mi więcej punktów na Iwo, ale tutaj i tak ten mecz przegram najprawdopodobniej, więc muszę zagrać to z powrotem tak. Przejdźmy do finalnego aktu. Więc i tak muszę zagrać to w ten sposób. No nie, co tam goście za karty jeszcze zostaje, pewnie jakaś Nausicaa, bo nie oddawał żadnej. Kurde, no Neker by mógł tutaj wygrywać ten meczyk, nie? Mimo serio ten Neker ten mecz mógł mi wygrywać. A w tym momencie Iwo robi mi 7 punktów jedynie. 7 punktów robi mi jedynie Iwo w tym momencie. Ty, no ale jeszcze tutaj robię punkty przecież. Przecież ja jeszcze robię tutaj punkty. Chyba. Nie wiem, on mi to zbija czy nie zbija, bo to będzie pingowało losowo, nie? Losowej. Kurwa, jak pingnie dwa razy, to będzie hit fest. Dobra, nie pingnął dwa razy, chociaż tyle. Patrzcie to. Kurwa, fardak, nie wiem, nie? Na szczęście chłop się wypstrykał w tamtej rundzie ze wszystkich kart. Dobra. Gitara, widzowie. Naprawdę wyszło świetnie. Także oczywiście, Sergiej, dziękuję serdecznie za to wyzwanko. Fajnie się bawiłem budując tę talię. Też tak jak mówiłem pewnie przy omówieniu tej talii, że no widziałem dużo wersji już z tym... Przepraszam, z tym Iwo oczywiście. Tutaj też zachowały mi się te synergie z Dywizją, ewentualnie trochę z Nausicaą. No ale wiadomo, trochę werbułku brakowało, dlatego mamy tylko jedną Dywizję, jednego Nadzorcę, jednego sierżanta Nausicaa. Aczkolwiek jak widzicie, no Iwo i tak robi około 20 punktów. To nie są jakieś strasznie małe punkty. A oczywiście grając z takim bardziej stricte deckiem stworzonym pod tego Iwo z Stefanem, z Artaudem i tak dalej, tak dalej, ten Iwo będzie robił tych punktów więcej. Nawet koło 30 ten Iwo potrafi tych punktów tam wykręcać, albo nawet jeszcze i więcej. Jak to połączy jakieś bretensa, jakieś tworzenie kart i tak dalej, to wiadomo, że zagramy tych jednostek sobie jeszcze więcej i ogólnie kart zagramy po prostu jeszcze więcej. Więc tam też faktycznie ten Iwo mógłby mieć jeszcze troszkę lepszą synergię nawet, no nie? Ale okej, okay, na taki deczek się tu jednak zdecydowałem, bo tutaj mówię, no Iwo ma fajnie, bo ma 9 punktów w werbunku. Ogólnie myślałem, że ma dychę, no nie? Ale stwierdziłem, że spoko, skoro ma 9, to gramy po prostu Nekera, bo też Nekera dawno na kanale dość nie było. No i o dziwo, wydaje mi się, że naprawdę deczek fajnie sobie oddaje, fajnie sobie to śmiga. Wiadomo, trzeba troszkę niekiedy uważać na mulligany, na dobory kart i ewentualnie tego Nekera nie grać, tak, podwójnego. Można tak grać podwójnie, można też grać ewentualnie pojedynczo. Ewentualnie, tak jak widzieliście, chociażby w pierwszym meczyku na szturm, że Asirka tasowała przeciwnikowi jeszcze jedną kartę, przez co jego kompas był martwy. No ale to oczywiście tam tego kompasu się spodziewaliśmy, dlatego fajnie właśnie to sobie tam oddało i dobrze, że to, że tak wyszło i zasponowaliśmy właśnie, bo tam troszkę ten jego sobie deszek, co nie? Także oczywiście link do tego deku znajduje się w opisie tego, pod tym materiałem, także zachęcam do pogrania, pobawienia się, ewentualnie jakieś tam zmiany i tak dalej. Abyście mieli jakieś swoje postrzeżenia co do tego deku, piszcie śmiało w komentarzach.
Postaram się oczywiście do wszystkich, aby to wasze wiadomości jakoś odnieść i się ustosunkować. Także oczywiście widzowie, jeśli chodzi o tematykę, to będzie już o tyle. Także oczywiście standardowo zostawcie tu łapkę w górę, stawcie suba na ten kanał, jeśli nie zrobiliście. Sprawdźcie linki w opisie, zapraszam do dołączenia do holu, do Fiorot Pirackiej Załogi. A widzimy się w kolejnych materiałach oraz na strumykach, także see you następnego.